Dzień dobry wszystkim. Z oldschoolowej siłowni, oldschoolowy dziadek dziś robi barki. Dobra, ale tak na poważnie, moi drodzy, jak nie w jakiś tam sposób śledzicie, to wiecie, że ostatnio gdzieś tam ta siła na tych barkach się zatrzymała. Na tym ciężarze 5 powtórzeniach max. Czy będzie dzisiaj lepiej? No nie do końca będzie lepiej. Chociaż mówię, gdzieś tam jest jakaś taka cicha, mała nadzieja, że może ten jeden ruch gdzieś przełamę więcej i zanotuję jakiś delikatny progresik. Co nie zmienia faktu, że jestem troszeczkę osłabiony, bo gdzieś jakaś taka delikatna grypka mnie dopadła, zapalenie chyba tych zatok. No mówię, każde kolejne ćwiczenie, to jest kwestia tylko jakiegoś tam osłabienia. Powiem Boże, nie koronawirus, czy tam koronaświrus, bo w te rzeczy to w ogóle nie wierzę. Normalne przeziębionko, jak to się zdarza. No, zobaczmy. Jak zwróćcie uwagę, troszeczkę poszerzyłem uchwyt. Moi drodzy, uczciwie powiem, że to ostatnie powtórzenie to takie 102% dociśnięte. Siódme powtórzenie to było takie chyba na 95. Także już się cieszyłem, że zrobiłem więcej niż 5, ale jeszcze zaryzykowałem i podeszłem pod to ósme. W każdym bądź razie tutaj jakiejś wielkiej obawy nie było, ani wielkiego stresu, bo nawet jakbym nie wycisnął, to zobaczcie, mam gdzie zapiąć i spod szmita sobie wyjdę. Kurczę, ale nie zmienia to faktu, że ciężkie. No dobra. A jak zacząłem już coś mówić o tym koronaświrusie, to zastanawia mnie jedno. Te informacje w mediach, że ktoś przechodzi chorobę czy wirusa, ten COVID-19 czy koronawirus, bezobjawowo. Czyli jeżeli ktoś przechodzi coś bezobjawowo, to skąd wiadomo, że przechodzi tą chorobę, bo ja jakoś tego nie rozumiem. Skąd wiadomo, że w ogóle jest chory, skoro nie ma objawów. Tak, no bo jeżeli wcześniej żeśmy chodzili do pana doktora i stwierdzał nam, nie wiem, zapalenie oskrzeli czy czegokolwiek, no to zaglądano tam w łzie, były jakieś tam zaczerwienia, pewne zmiany na skórze. No i tu w jakiś tam sposób przepisywał nam leki, żeśmy się w jakiś tam sposób leczyli, prawda? A tu bezobjawowo ktoś przechodzi. Nie ma co mówić, ten bardzo poważny wirus, który ma zasięg globalny. Także ja mam nadzieję, że większość tego społeczeństwa naszego ma odrobinę oleju w głowie i myśli to, co ma myśleć. Nie wierzy w ślepo w te informacje. Ja nie wiem w ogóle, czemu to wszystko ma służyć. Czy po prostu chodzi o to naszym politykom, żeby wymordować wszystkich biznesmenów, którzy zatrudniają ludzi, później te ich biznesy wykupią za grosze, no bo jeżeli biznes padnie, a dobrze prosperujący, prawda, no to później można go kupić za grosze. Ja nie wiem, co tu wszystkim chodzi i ci wszyscy, którzy głosowaliście na tych polityków, to mam nadzieję, że dostaniecie sraczki. To tyle ode mnie.
To jest nie do wiary. To jest nie do wiary. Jak można aż tak manipulować ludźmi? A teraz wam coś powiem dziwnego. U nas w Polsce w banku chcemy wziąć na dzień dzisiejszy przy pandemii kredyt. Bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Chyba że to są takie rzeczy, gdzie bank widzi, że coś może paść i on zarobi na tym. Ale w Wielkiej Brytanii, jeżeli gdzieś tam jakiś biznesmen potrzebuje pomocy, z otwartymi rękami. Dają jakieś tam pożyczki, różne rzeczy bezprocentowe na rok i tak dalej, żeby gdzieś tam tylko ten biznes nie padł. No ja mówię, no w Polsce zawsze jest na odwrót. Także tyle polityki, bo ja generalnie politykom, o polityce nie lubię rozmawiać, tak samo jak nie lubię rozmawiać o Kościele, bo zaraz dostaję białej gorączki. Kolejna największa instytucja finansowa na świecie, to ten nasz, no, daruje sobie. A jeżeli chodzi o trening, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj wyjeżdżając od siebie z rancha, satysfakcja, mega satysfakcja. Teraz jeszcze sobie tam troszeczkę porobię wznosów, ale będę robił super serię, zarówno będę robił wznosy boczne, jak i z przodu, żeby to fajnie dotegować. Może delikatnie zrobimy popularny kaptur, bo ostatnio gdzieś tak, jak patrzę w lusterku, to delikatnie mi zmalał i już inaczej wyglądał. Także moi drodzy, ja bym, mój taki apel, nie bierzcie tych gówno informacji do siebie, bo tak naprawdę to chyba to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, a po prostu więcej to ma wspólnego z manipulowaniem społeczeństwa. Mnie jest przykro, bo jest mi przykro. I tyle w tym temacie. Pozdrawiam. Siła i honor. Larys Kielce.